Słowa Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus nasycił 5000 mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali go na drugi brzeg, do Betsajdy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Uczniowie, wiosłując, będąc w łodzi, starają się o własnych siłach dobić do brzegu. Ale im gwałtowniej wiosłują, tym trudniejsze staje się ich położenie. Taką naszą pierwszą reakcją na sytuacje niepewne to jest próba zaciśnięcia zębów i chęć wydostania się z opresji o własnych siłach. Ale to nam się niejednokrotnie nie udaje, nie wychodzi. Im mocniej trzymamy się naszych przyzwyczajeń albo złych doświadczeń z przeszłości, w tym większą wpadamy w opresję. Większą wpadamy w opresję. Spójrzmy, że my często liczymy przede wszystkim na siebie. Tak jesteśmy uczeni, tak nam mówi życie. Nie możesz liczyć na innych. Możesz liczyć jedynie na samego siebie, że są sytuacje, w których nic nie może ci pomóc. Niektórzy złośliwie mówią, nawet Bóg ci nie pomoże. Wątpienie nie jest przeszkodą, aby rozmawiać z Panem Bogiem. Nawet wtedy, gdy doświadczamy Jego bliskości, lęk każe nam być nieufnym. I gdy uczniowie usłyszeli mówiącego Jezusa, oni uspokoili się. Warto pamiętać, że słowa Jezusa każdego uspokajają, każdego człowieka. Nie bójcie się, to ja jestem, nie bójcie się. Zobaczmy, że pojawienie się Pana Boga w życiu człowieka, tak było nawet w życiu Najświętszej Maryi i Panny, kiedy przyszedł Archanioł Gabriel, ona się przestraszyła. Gdy Bóg wchodzi w przestrzeń naszego życia, my odczuwamy lęk. Oczywiście mówimy o tym lęku złym, ale też o tym lęku dobrym, lęku błogosławionym. Potrzeba niekiedy zbłądzić, niekiedy zgrzeszyć, pomylić się, dojść do pewnego poczucia bezsensu, może nawet rozpaczy, żeby chcieć słuchać tego, co mówi Bóg. Dojść potrzeba niekiedy do tej przysłowiowej ściany, gdzie dalej już pójść nie jesteśmy w stanie. Dlaczego toniemy w życiu? Dlaczego coś się wali, a my nie możemy nic z tym zrobić? Dlaczego tak się dzieje? Jeśli wątpimy w ludzi, w możliwość życia określonymi wartościami, tak samo może pojawić się w nas wątpliwość w Pana Boga. Pamiętamy, są takie wydarzenia, w których mówiliśmy, to ja teraz już Panu Bogu nie wierzę. Ja w Niego nie wierzę. Nie chcę mieć z Nim nic do czynienia. My potrafimy się rozczarować Bogiem, zawieść na Nim. Powiem jeszcze inaczej. Bogiem można się zgorszyć. I takim klasycznym przykładem zgorszenia się Jezusem są uczniowie, którzy, kiedy Jezus został pojmany, oni uciekli z ogrodu oliwnego. Ci, którzy wątpią w innych, łatwiej mogą tonąć. Jeśli wątpimy, że Bóg naprawdę pomaga, wówczas zaczynamy się od Niego oddalać, tracić wewnętrzną moc,
sens naszego życia. My posiadamy określoną wizję życia. Nie chcemy, by coś się nam w nim popsuło. Załamujemy się, gdy przychodzi sytuacja bolesna. I na to warto zwrócić uwagę, że Bóg jest w tym, co nas boli. Jezus pragnie, byśmy Jemu uwierzyli bez względu na cierpienie, jakie nas spotyka. I na tym polega wiara. Wiara ma zawsze i wyłącznie charakter heroiczny. Bóg jest tym, co nas boli. Jezus chce, byśmy Jemu wierzyli bez względu na to, jakie cierpienie nas spotyka. Powiedzmy Jezusowi o tym.